Hej, hej. Przyszedł czas na agregat. Nie jest to jakiś stan idealny. W sumie nie wiadomo, jaki to stan. Jest to Parkside, którego gdzieś parę lat temu kupiłem za parę groszy na OLX-ach. Co w nim zrobiłem? Nic z nim nie zrobiłem. Tak naprawdę nigdy nie odpalił. Inaczej, dłużej niż 15 minut przy nim nie siedziałem. Wjechał do garażu. I w tym garażu sobie leżał 2 lata, 4 lata. Trudno mi powiedzieć. No widać po stanie, jak go przywiozłem na budowę. Tak jest zapierdolony brudem. Sorry. Co sprawdziłem? Sprawdziłem, czy jest iskra, bo wyłącznik jest niesprawny. Cały czas jest na zwarciu, więc prawdopodobnie powoduje to, że nie było iskry. Kupiłem nową świecę. Na nowej świece sprawdzałem, czy jest iskra. Stara świeca nie odkręcona, raczej odkręcona, no poluźniona, żeby kompresja nie biła po szarpaku, żebym się też nie męczył sprawdzając iskrę. No i zamierzam, że tak powiem, spuścić stare paliwko. Wypłukać zbiornik paliwa nowym paliwem, no i zalać go nowym paliwem, przy okazji wyczyścić wszystkie kanały, rozebrać tutaj kranik, zobaczyć, jak to wygląda, ale w sumie widzę, że tu filterka nie ma, więc kiedyś w przyszłości założę. Na pewno wyciągnę gazior. Nie wiem jeszcze, jak działa, nie udało mi się też znaleźć schematu, więc nie wiem, jak działa. Podczepiam go, spróbuję go wyczyścić, porobię sobie zdjęcia, jak są dysze ustawione. Jak je znajdę, bo na razie nie widzę. Zobaczymy, co tam jest w nim, bo na pewno pod pływakiem się coś osadziło. No i może wrócę w kolejnym filmie, jak odpali. Prawdopodobnie dołączę do tej części filmu i powstanie jeden, no ale zobaczymy. Zobaczymy w praktyce. No, na pewno jak odpali, to spróbuję go poczyścić, a później zaczynamy przeróbkę na prąd stały. No to gaśnik wyczyszczony. Od środka jeszcze umyć po zewnątrz, poskładać i można wjeżdżać w agregat i składać. Zobaczymy, czy tym razem uda się odpalić. No tak, nie widać tu jakichś uszkodzeń. No, trochę sobie mu popracowało. Jeszcze przedmuchamy, że tak powiem, komorę spalania na wszelki wypadek. Spróbuję wepchnąć kamerę do środka, żeby zobaczyć, jak tam cylinder wygląda i cała reszta. Tylko nie wiem, gdzie ta moja kamerka leży. Nie używałem już jej dawno, pewnie się już rozładowała. Ale trzeba będzie coś działać. Poczyścimy jeszcze go tak względnie, skoro odkręciłem zbiornik. No i składanie, i spróbujemy zrobić rozruch. Może się uda.